jesteście, świadczy o tym, że zależy wam bardzo na waszym klubie, z czego ja osobiście bardzo się cieszę. Proszę państwa, jak wiecie, w poniedziałek będą analizy. Cieszę się, że jest tutaj pan Sylwester Tacek. Za chwilę ustalimy termin naszego spotkania. Jeżeli państwa ktoś również chciałby delegować delegację i porozmawiać, przedstawić państwa argumenty jeszcze u mnie, serdecznie zapraszam. Dzisiaj życzę wam przede wszystkim jednego, powtórnej, wygranej Poznaniu, tak jak w zeszłym roku wygraliście. Myślę, że to jest dobra przesłanka, żeby w tym roku to powtórzyć. Proszę państwa, tak jak powiedziałam, zapraszam władze Widzewa do siebie. Za chwileczkę ten umówimy. Ja zaprosiłam na wtorek. Wiem, że pan Sylwester nie może we wtorek. Zaraz będziemy ustalali termin. Myślę, że wtedy wszystko się wyjaśni. Dziękuję raz jeszcze. Kibicuję wam gorąco dzisiaj. Dziękuję uprzejmie. Stadion dla Widzewa! Tylko na Widzewie! 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 To jest już czas w tej chwili na konkretne działania, dlatego że nie mamy tego czasu nie tylko z powodu takich, że już minęło tyle lat, ale z takich powodów, że coraz bardziej zacieśniają się przepisy licencyjne. Za dwa lata nie będziemy mieli gdzie grać zupełnie, nie dostaniemy licencję, jeżeli nie będzie tego stadionu. Natomiast ja, tak jak napisałem w dzisiejszym liście, jeżeli dostanę od pani prezydent przeprowadzone analizy finansowe, na pewno się dobrze do nich przygotuję po to, żeby znaleźć strategię win-win, a nie dwóch zwycięzców, a nie jednego zwycięstwa.